Choć Wielkanoc była tydzień temu, to dziś w Ekstraklasie zapowiadała się prawdziwa Wielka Niedziela. Trzy spotkania przy niemal komplecie publiczności, a na początek starcie Widzewa z Piastem Gliwice to oczywiście wciąż 27. seria spotkań naszej ligi. Druga minuta gry, Amejo, kapitalna sytuacja zmarnowana przez byłego piłkarza Widzewa, choć na samym początku akcji chyba mieliśmy spalonego i gdyby piłka wpadła do siatki, to do akcji musiał wkroczyć by VAR. W odpowiedzi gospodarze Fran Alvarez. Alvarez w pole karne. Z tego dośrodkowania wyszedł strzał, ale Franciszek Plach nie dał się zaskoczyć. Ta pierwsza połowa bardzo senna i jesteśmy już w drugich 45 minutach. Nunes w pole karne i teraz Plach znów się wyciągnął, choć ta piłka chyba nie szła nawet w światło bramki. Grzegorz Tomasiewicz, on pojawił się na boisku w drugiej połowie, zgrał piłkę w pole karne. I teraz to Piast Gliwice może stanąć przed szansą na bramkę. Miłosz Szczepański strzela. Jego strzał blokowany, a potem piłka ląduje w rękach Rafała Gikiewicza. Na boisku w drugiej części gry w barwach gospodarzy pojawił się m.in. Jordi Sanchez. I teraz właśnie Nunes gra do niego piłkę. Sanchez strzela, broni Plach. Jeszcze dobitka Sancheza. Pada napastnik Widzewa w polu karnym, domagając się rzutu karnego. Gwizdek sędziego Karola Arysa milczy. Fantastyczny ten strzał Sancheza, ale jeszcze lepsza parada Franciszka Placha. No ale do akcji wkracza VAR i mamy analizę, czy w tej sytuacji Ariel Mosur nie przekroczył przepisów. Dziś na wozie zasiadał Damian Sylwestrzak razem z Tomaszem Listkiewiczem i oni tę sytuację rozebrali na czynniki pierwsze, wezwali Karola Arysa do monitora i sędzia główny po obejrzeniu powtórek podyktował jedenastkę. Bartłomiej Pawłowski! 1-0 dla Widzewa! 7. gol w tym sezonie kapitana Widzewa Łódź i RTS prowadzi u siebie z Piastem Gliwice. Ta bramka oczywiście otworzyła nam grę. Patryk Dziczek z autu, spore zamieszanie i teraz to gracze Piasta Gliwice domagali się rzutu karnego. Piłka dotyka ręki Castriatiego, ale sędziowie uznają, że tu nie ma mowy o jakimkolwiek przewinieniu. Doliczony czas gry, wrzutka w pole karne Widzewa i Mateusz Żyro wybija piłkę na rzut rożny, a tu na gola dla Piasta polował Kamil Wilczek. Widzew ma szansę na wygranie czwartego meczu z rzędu, jeśli ten wynik utrzyma się do końca, a gospodarze próbują jeszcze podwyższyć prowadzenie. W ostatniej minucie gry uderzał Da Silva tuż obok słupka bramki Piasta Gliwice. Ostatni gwizdek sędziego Karola Arysa i czwarte zwycięstwo z rzędu u siebie piłkarzy prowadzonych przez Daniela Myśliwca staje się faktem. Widzew Łódź pokonuje Piasta Gliwice 1-0. Goście są najgorzej punktującą drużyną w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie w 2024 roku. Widzew Piast 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.